Witam bardzo serdecznie kochanych moich widzów w kolejnym odcinku na kanale GameDrill TV. Sobota, co jest grane? Czas na wiadomości ze świata planszówek. I od razu na początku coś nietypowego, czyli książka kucharska Dungeon Dragons. I nie, spoko, nie będziemy tu gotować goblinów, smoków czy innych takich, tylko po prostu zrobimy sobie jakieś żarcie i będziemy mogli je jeść. Następna nietypowa rzecz, czyli jeśli szukacie czegoś fajnego do Heroes of Might and Magic, to takie holdery na heksy, żeby wam nie latały, też wam dzisiaj pokażę. Planszówki oczywiście odcinek też będzie bogaty, czyli pokażę wam grę pod tytułem SETI od CZE Games Edition. No gra, która zrobiła furorę totalną na SN, a teraz już zobaczycie ją na kanale. A co może być ciekawszego niż gra planszowa? No oczywiście gra planszowa, przynajmniej dla mnie, osadzona w świecie starożytnego Rzymu. Tak jest, czyli wracamy znowu do tego utartego schematu, czyli pierwszej wojny punickiej, kiedy to Rzymianie, nie mając totalnie doświadczenia na morzu, postanowili wypowiedzieć wojnę Imperium Morskiemu, jakim była wtedy Kartagina. Jak im poszło? No to wiemy z historii. A jak to wyjdzie w grze? Sami zobaczycie. A poza tym jak zwykle będzie ciekawie, za chwilę sobie wydrepnam z domu, pójdę do paczkomatu, stamtąd wyciągnę pewną grę fabularną RPG, której przygotowanie i rozgrywka trwa godzinę. Serio, tak to właśnie wygląda, przynajmniej tak mi powiedział wydawca. Na ile to jest prawda? Za chwilkę zobaczymy, aczkolwiek już wiele osób powiedziało mi, że tak Piotrze, to jest prawda. Tak więc jeśli jesteście tego i innych rzeczy ciekawi, chwytajcie swoje herbatki w dłoń i jedziemy z tematem. A teraz będzie mroczny i strasznie zły suchar. Jak się nazywają uciekający ludzie dla kanibali? Fast food. A teraz drugi, jeszcze gorszy. Co wieczorem pływa, a za dnia się nie zamyka? Szczęka teściowej. To ostatnie zło przysłał mi Jakub, za co oczywiście bardzo dziękuję. I najlepsze są teraz miny facetów, którzy mają żony, a żony są obok nich. Nie no, kochanie, co ten Piotrek wygaduje? No straszne, potworne, straszne. W tym odcinku wydarzyło się już kilka rzeczy. Nie podłączyłem dźwięku, no w moim przypadku normalka, ale rozładował mi się też mikrofon, no nowy czynnik, więc może za trzecim razem, nie licząc dubletów z powodu pomyłek, uda mi się to wszystko pięknie nagrać, czyli co było i co jeszcze będzie dziać się na kanale GameDrill TV. Otóż, w miniony poniedziałek odbył się stream, gdzie trochę zmęczony ja, trochę zmęczony Carlos, zasiedliśmy do przygodowej gry fantazy, Trudwang Legendy i jako chyba, że byliśmy zmęczeni, to zazwyczaj jak jesteśmy zmęczeni, to się odpalamy, ja, Carlos, Marek zresztą też, i wychodzą kapitalne materiały, którym właśnie ten stream jest. Nawet nam wydawcę po streamie napisał, że chłopaki, naprawdę, żeście zrobili fajną robotę, więc kto nie widział, to serdecznie was do tego materiału odsyłamy. W środę natomiast mieliście taką grę, recenzja, Toriki. Jest to przygodowa gra w takim klimacie, wiecie, Robinson Crusoe, gdzie jesteście na wyspie, dzieciaki w ogóle, czy wy jesteście tymi dzieciakami, no i staracie się survivalowo na tej wyspie, może nie przeżyć, bo gra was nie może zabić, ale staracie się jak najlepiej sobie poradzić. Tutaj przy tej recenzji pojawiło się pewne pytanie, mianowicie czy ta gra będzie miała polską wersję aplikacji. Wydawca po tej recenzji szybko napisał, że tak, kiedy będzie premiera tej gry, polska wersja aplikacji będzie dostępna i będziecie mogli sobie z tego wszystkiego w języku polskim korzystać. Tak więc, jak ktoś jeszcze nie wie, co to za gra, to bardzo proszę, na kanale jest to dostępne. Na kanale również dostępna jest moja i Marka rozmowa, która wam wypuściłem bodajże chyba w czwartek, i to jest rozmowa o tym, jak tym razem było na Essen, czy warto, czy nie, co tam się dzieje, czy jest to ciekawe, jakie gry Marek przywiózł. Kto nie widział, to bardzo proszę, taka moja pogadanka z Markiem na kanale dostępna jest. Jutro z kolei, w niedzielę dopiero zobaczycie materiał, gdzie odświeżam pewien materiał z 2022 roku i jest to odświeżenie moich ulubionych area kontrolek. I też opowiem, że w tym temacie area kontrolek niespecjalnie dużo się dzieje, a szkoda. Dlaczego? No to właśnie jutro sobie o tym porozmawiamy, jak również przykłady dostępne na rynku fajnych area kontrolek, które można jeszcze sobie kupić. O tym dopiero jutro. W poniedziałek zawijam cały ten majdan elektroniczny stąd i jadę do Piły, do polskiego wydawcy Archon Studio, z którego siedziby będzie odbywał się stream. Stream w grę pod tytułem Master of Orion, czyli jeśli ktoś lubi kosmiczne 4X-y w stylu Twilight Imperium Eclipse, to bardzo proszę, Master of Orion będzie taki stream, gdzie gram razem z autorem Master of Orion, autorem Heroes of Might and Magic 3 wersja planszowa, więc jeśli chcielibyście zobaczyć, co to jest za gra, jak to się gra i zadać całą masę pytań,
no to wydaje mi się, że lepszego miejsca tutaj w najbliższym czasie nie znajdziecie, żeby odpowiedzi na Wasze pytania znaleźć. W następnym tygodniu odbędzie się jeszcze jeden stream, tak jak powiedzieliśmy i umowy dotrzymujemy, że będą odbywały się streamy w sesję RPG i taka sesja o 19 w najbliższy czwartek będzie, gdzie znowu Gabriel, nasz bardzo fajny mistrz gry, przefantastyczny, przemłody człowiek, poprowadzi tym razem nam sesję z gry The Walking Dead. Tak więc jeśli ktoś lubi taki, wiecie, postapokaliptyczny świat, trupy, zepsucie i w ogóle, no to taki troszkę cięższy stream niż ten ostatni o Władcy Pierścieni na kanale GameTro TV będzie. Więc The Walking Dead w najbliższy czwartek sesja RPG wchodzi na kanał. I to tyle z tego, co było i co będzie, a teraz trochę nietypowa rzecz. Bowiem chwilkę porozmawiamy sobie o Herosach, a dokładnie nie o Herosach, tylko o elemencie do Herosów. W poprzednim tygodniu pokazałem Wam taki darmowy plik do ściągnięcia. W ogóle odezwał się autor, że wow, zobaczył swój plik w materiale na kanale GameTro TV, tak więc to ja dziękuję, że takie coś zrobiłeś i udostępniłeś to za darmola. A tutaj taka rzecz wydrukowana od Tomka Kucharskiego. Wiele osób się zgłosiło, za co bardzo dziękuję. Tomek wysłał mi od taką piękną rzecz, już wydrukowaną dzięki temu plikowi. Jak ktoś ma drukarkę 3D lub dostęp do niej, to takie coś sobie może wydrukować. Tutaj są oczywiście elementy na poszczególne znaczniki, ale co nas najbardziej interesuje, to możemy mieć taką składaną ramkę, dzięki czemu, kiedy będziemy robili sobie ramki, czyli plansze do Herosów Trójki, to nam nie będzie latać, ponieważ te elementy się wczepiają jeden w drugi i w najprostszej formie działa to właśnie tak. Mamy od nasz kafelek, który sobie wkładamy tutaj, dzięki takim specjalnie zaprojektowanym rowkom, to nam po prostu nie będzie latać i prawdopodobieństwo, że coś się stanie w trakcie gry, jest dużo mniejsze. To sobie leży, pięknie, ładnie wygląda i stanowi taką jednolitą powierzchnię. Tak więc serdecznie dziękuję autorowi pliku, jak również autorowi wydruku, Tomkowi. Bardzo, bardzo dziękuję, a Wam polecam, bo rzeczywiście no, robi robotę przy Herosach. Pokazałem Wam fajny gadżet, to teraz możemy sobie przejść do raportu planszówkowego, w którym powiem Wam o pewnej grze, która już dawno temu była. Mianowicie była sobie taka gra, która wyglądała trochę jak kosmiczny Excel, nazywała się Beyond the Sun. Ja tę grę bardzo lubię, mam, polecałem i Marek z Essen przywiózł taką grę, która nazywa się Nowe Horyzonty, już tłumacząc na język polski, a dokładnie taki tytuł będzie przez polskiego wydawcę. I Nowe Horyzonty to jest Beyond the Sun na sterydach, pewnie coś tam poprawili i będzie wydana w łaszkach gry cywilizacyjnej. Tada! Da się! Czyli można powiedzieć przyciągnięcie tego trendu. Nie wiemy, co wydać, no to wydajmy coś, co już mamy, tylko zmieńmy formę wydania, świat, trochę coś dorysujmy i proszę, Nowe Horyzonty mamy. Marek ma egzemplarz tej gry, dlatego pewnie wcześniej zobaczycie, jak ta gra wygląda na kanale GameTro TV, a już teraz, chyba że chcecie poczekać do naszego materiału, polski wydawca, czyli Lucrum Games, prowadzi sprzedaż tego tytułu, czyli Nowe Horyzonty, czyli Beyond the Sun w wersji cywilizacyjnej. Bardzo mocno się cieszę, że na rynek polski trafi pewien dodatek, duży dodatek, stanowiący pakiet dodatków do gry pod tytułem Cold Express. Ile ja się w to z moją córką nagrałem. Fantastyczne wspomnienia wokół tej gry mamy nabudowane i będzie taki dodatek, który jest wydany z okazji 10 lat obecności gry na rynku. Będą tam dwaj nowi bandyci, wagon cyrkowy, drezyna, drewniane żetony łupów i pionki, czyli taki wymiennik w stosunku do tego, co było w podstawowej wersji gry i jakieś karty ciosów. Bardzo mocno nie tylko ja, ale moja córka na to czekamy. Wy pewnie też czekacie, no bo skoro jest wznowienie, no to pewnie wiele osób chciało. Takiej gry jak Halo Wieża. Przypominam, że jest to gra kooperacyjna, która dostała Spiel des Jahres w Niemczech. Jest to gra na dwie osoby. Będzie w Polsce dodatek do tej gry wydany w 2025, a jeśli zabrakło Wam podstawowej wersji, to bardzo proszę, ta kooperacyjna gra, w której Waszym zadaniem jest ściągnięcie samolotu na ziemię w formie całej, no to właśnie, proszę, to wróciło do sklepów. Do sklepów kiedyś trafi, ponieważ Red Impy się zaktywizowały i taka gra, w którą muszę Wam powiedzieć, ja i Carlos, i chyba z Baniakiem razem graliśmy w tę grę Inkwizytor. Graliśmy w to chyba z 4 lata temu już.
ale teraz, albo nawet dłużej, albo nawet więcej czasu temu, no nie mam pojęcia, ale jakiś odległy czas, była taka gra, która nazywała się Inkwizytor, została nam wtedy pokazana przez wydawcę. Jest to gra detektywistyczna na podstawie opowiadań Jacka Piekary, która będzie zawierała dwa scenariusze. Każdy z tych scenariuszy będzie zawierał od 3 do 4 godzin. Jest to gra dla 1 do 4 graczy. Ta gra w... no nie takiej najbliższej, ale w przyszłości 2025 roku ma trafić no prawdopodobnie na systemy wspieraczkowe, więc no będzie można sobie w to pograć, ale trochę jeszcze czasu wody i w Wiśle upłynie, zanim będziemy mogli w tę grę pograć. No i ostatni temat, który mam dla Was dzisiaj, to Archon Studio, do którego zaznaczam, jadę w poniedziałek, będzie stream w Master of Orion i będziecie mogli między innymi też wypytać o inne rzeczy, chociaż pewnie nie będą chcieli odpowiadać, ale wiadomo, jak już będę, no to głupio nie odpowiedzieć. Będą wydawali jeszcze dwie gry, mianowicie będą te gry oparte o gry komputerowe, więc kolejne potwierdzenie tego megatrendu. Będą wydawali gry planszowe na podstawie takich gier komputerowych jak Dishonored i to będzie czwarty kwartał 2025, więc pewnie wtedy będzie kampania czy coś takiego, ale również, oj, to już jest takie totalne drewno, nie wiem, czy wszyscy pamiętają, czym była gra Quake, aczkolwiek biorąc pod uwagę jak wiekowo ludzie oglądają ten kanał, a czy nie to, że jesteście starzy, ale tuszę, że możecie mieć tyle lat, że pamiętacie, czym jest to, czym jest gra Quake, więc może jest to informacja konkretnie dla Was, no bo ja się ucieszyłem, bo pamiętam grę Quake, ile się czasu doskonale spędziło na lekcjach informatyki w podstawówce, grając właśnie w Quake'a 1, no to Quake będzie również gra planszowa, wersja w roku 2026 i jest to news, z którego bardzo się cieszę. Tak właśnie wygląda na poły rozłożona gra Hands in the Sea. Ja wiem, że czekacie na SETI, ale dla mnie Rzym świętszy od papieża, jakkolwiek obrazoburcze by to teraz brzmiało, więc postanowiłem zacząć Wam od gry toczącej się, może nie w Rzymie, tylko przez Rzym i przez Kartaginę, toczoną jedną z najpopularniejszych wojen, czyli właśnie wojnę punicką, kapitalnie przez Hollywood rozreklamowaną. Tu jest właśnie areał naszej walki, gdzie będzie ścierał się Rzym i Kartagina, no i oczywiście będziemy rywalizować o toś, co się znajduje pomiędzy. Gra ma wiele sposobów na wygraną. Ma elementy bezpośrednio kończące rozgrywkę i te odpalające koniec. Kiedy odpali się koniec, sprawdzamy, kto ma więcej punktów, ale możemy też grę wygrać natychmiast, jeśli podbijemy stolicę przeciwnika, wygramy tam bitwę lądową, lub ewentualnie kiedy zajmiemy wszystkie miejsca na Sycylii, lub ewentualnie jeśli będziemy mieli 25 punktów przewagi na torze punktowym, wtedy wygrywamy z automatu i co tam się dzieje na planszy nas już nie interesuje. Jest to gra, w której każdy z graczy będzie miał od taką planszetkę i to jest taki system sterowania imperium, ponieważ tu będzie znajdowała się nasza talia. Ci, którzy lubią ubogacać swoje talie w trakcie, tak, to jest gra, gdzie będziecie kupować nowe karty i wrzucać do swojej podstawowej talii, dzięki czemu będziecie jeszcze bardziej śmiercionośni. 5 kart na ręku macie. W swojej turze wykonujecie dwie akcje poza pierwszą, natomiast tych akcji jest sporo i trochę Wam przyjdzie się tego uczyć, ponieważ łącznie w grze będziecie mieli, wliczając pas, 22 akcje do wykonania, przy czym to są takie akcje, a mamy jeszcze 6 czy 5 akcji takich nie wliczających się w pulę zwykłych akcji, czyli od takie, można powiedzieć, dodatki. W grze będziecie się oczywiście tłukli, w grze będziecie budowali swoje wioski, będziecie również budowali swoje wielkie miasta, bardzo proszę, Rzym czerwone, Kartagina niebieskie, no chyba, że się będziecie chcieli wymienić. Poza tym w waszych tych planszetkach, poza tymi kartami, które będziecie sobie dokupywać w trakcie, będziecie również mieli karty strategiczne, które zmienią no, sposób prowadzenia waszego imperium i też będą stanowiły bardzo fajną rzecz. Trochę tych kart strategicznych jest, ale coś, co zobaczycie dopiero w pełnej recenzji, która pewnie, nie wiem, może w tym, może w następnym tygodniu, to są bitwy, ponieważ bitwy to nie jest tak, że przychodzi bijecie się i tyle. Nie. Tutaj jeśli będziemy mieli bitwę, to bitwa będzie trwała określoną liczbę tur, czyli może się rozstrzygnąć nie w tej jednej turze, raczej to będzie wyglądało, że ta bitwa będzie toczyła się w kilku kolejnych i w trakcie będziecie mogli wykonywać pewne rzeczy, a to jednostki, a to zagrywać dodatkowe karty i dopiero po jakimś czasie, po kilku turach okaże się, kto to wszystko wygrał. Więc bardzo ciekawe odtworzenie tego konfliktu w tej dwuosobowej grze, którą z wielką chęcią Wam za jakiś czas pokażę.
A teraz jedziemy już z SETI, czyli taki międzynarodowy program, który szuka życia poza naszą piękną planetą. I jest to gra wydana przez Czech Games Edition, czyli wydawnictwo, które my w Trollu bardzo, ale to bardzo lubimy. Do gry oczywiście prowadzi instrukcja, która też może już bez humoru, ale też napisana bardzo przejrzyście i idzie ogarnąć, o co w tej grze chodzi. Ale skoro o lekturze mówimy, to jeśli jesteśmy w tematach kosmicznych, serdecznie Wam polecam od taką książkę, która może o kosmitach nie traktuje, ale jest to książka, która pozwoli Wam nieco bardziej zrozumieć, jak ten wszechświat poza naszą planetą działa. Astrofizyka dla zabieganych, bardzo przyjemny tytuł, a teraz już jedziemy z SETI. Tak więc kochani, kto czekał, się doczekał, tak właśnie wygląda rozłożona gra, ale oczywiście nie jest to rozłożona gra na 100%, to są tylko pewne fragmenty, kiedy będę Wam opowiadał o tej grze w formacie recenzyjnym. Na pewno dużo więcej o tej grze się dowiecie, na razie od po prostu rzut oka. Tak więc moi kochani, SETI jest to gra, w której będziemy szukali życia poza Ziemią, ale w naszym Układzie Słonecznym. W tym momencie każdy z graczy otrzymuje od takie plastikowe elementy. Mamy również taką swoją planszetkę, do której będziemy analizowali pewne rzeczy, jak również mamy kartę, które będziemy mogli na kilka sposobów zagrywać i inne komponenty, które wchodzą w skład gry, ale trzeba byłoby naprawdę rozszerzyć mocno to wszystko, żebyście wszystko zobaczyli. Zasadniczo gra wygląda w ten sposób, że mamy podzielone na kilka fragmentów Waszą turę. Łącznie będziecie grali 5 takich dużych rund, a kto pod koniec tej 5 rundy będzie miał najwięcej punktów, ten gracz zostaje zwycięzcą. W trakcie gry będziecie wysyłali swoje próbki, swoje satelity, które będą zbierały dane. Na Waszej planszy będziecie sobie te elementy analizować, jak również będziecie wysyłali w konkretne miejsca, czy to na Księżyce, czy bezpośrednio na planetę, tam gdzie tego życia będziecie szukali. Wasze karty będziecie mogli zagrywać od jako akcję, żebyście sobie coś wykonali, lub jako to, co na danej karcie jest napisane. To oczywiście będzie Was zbliżało do pozyskania danych, które to później dane analizujecie, przetwarzacie, no i dzięki temu będziecie zdobywali punkty. Te punkty dają Wam możliwość tak zwanych kamieni milowych, które będą wprowadzały nowe elementy w samej rozgrywce, ponieważ tutaj, jak sami widzicie, no coś już się stało i coś odkryliśmy. Pewnie, że tak, ponieważ w grze to nie jest tak, że będziemy szukać, ale nikt nie znajdzie i zostaniemy zawieszeni w próżni, jak w jakimś serialu pod koniec, gdzie nikt nie wie, o co chodzi. Nie, to od samego początku wiemy, że są kosmici, a czy może nie wiemy jako postaci w grze, ale wiemy, że te nacje będziemy odkrywać, łącznie z takich 5. Dwie zawsze na grę będziemy odkrywać i te będą wprowadzały nowe elementy do rozgrywki. Tak więc siadając do gry, szukamy, wiemy, że coś tam znajdziemy w kosmosie i to będzie miało wpływ na rozgrywkę. Muszę powiedzieć, że bardzo przyjemny, całkiem ciekawie ogarnięty tytuł, ale można powiedzieć, że większość, nie powiem, że wszystkie, gry ze stajni Czech Games Edition nas do tego już przyzwyczaiły. Jestem na 100% pewny, że ta gra zostanie wydana w języku polskim i bardzo dobrze, ponieważ jest to kawał zacnej gry. Napiszcie, jak bardzo czekacie na recenzję tej gry, to się wtedy sprężę bardziej albo mniej. A teraz będzie coś nietypowego, bo z kuchni. No co? To tylko jedno ciastko. Tada! Znaczy, lepiej smakuje niż wygląda, to na pewno. I teraz, moi kochani widzowie, po co ja Wam to pokazuję? Właściwie ja pokazuję Wam to z dwóch powodów. Znaczy jest trzeci, ale zbyt rozległy, więc tego nie będę poruszał. Pierwszy jest taki, że chciałem mieć fajny wstęp do kolejnego segmentu. Drugi taki, że będę teraz Wam opowiadał o grze pod tytułem Uczta Bohaterów, czyli właściwie rzeczy, która została mi przesłana przez wydawnictwo Znak, za co bardzo dziękuję. Jest to książka kucharska, która trochę fabularnie, trochę przepisowo stara się odnieść do świata Dungeon Dragon, no i oczywiście tym skusić nas do kupienia tej książki kucharskiej. A poza tym naprawdę lubię gotować. Kiedyś mój kolega z wojska, kiedy jeszcze w wojsku byliśmy, powiedział mi, dlaczego dziewczyny lubią facetów z wojska. To nie jest mundur, tylko po prostu kobiety bardzo lubią facetów, którzy potrafią ogarnąć się wokół siebie, potrafią posłać łóżko, potrafią posprzątać, ugotować i są przyzwyczajeni do wypełniania rozkazów. Jeśli te elementy spełnicie panowie, zwiększycie znacząco swoje szanse.
No i jakby wam teraz przedstawić Ucztę Bohaterów, oficjalna książka kucharska. Jest to po prostu książka kucharska, która nawiązuje do Dungeon Dragons. Będziecie mieli tutaj, poza oczywiście przepisami, będziecie mieli pewne nawiązania, będziecie mieli pewne historie, skąd dana potrawa się wzięła. Wszystko w takiej otoczce Dungeon Dragons, co też dodaje no, pewnej pikanterii i smaku, jeśli mielibyśmy tym kulinarnym językiem się posługiwać. Mamy również też specyficzne nazwy. Zupa rybna z Wybrzeży Mieczy. Mamy też pieczona wołowina z Ampheil. I oczywiście można tutaj powiedzieć, no dobra, czyli po prostu dodali pewne elementy Dungeon Dragonowe, żeby wydrylować portfel fanów tejże gry. No tak, no ale samo stworzenie takiego produktu pokazuje, że warto w nas inwestować, więc super. Proszę, kostki. Tu są też jakieś takie potrawy mięsne, które też mają specjalne, specyficzne nazwy, ale tak jak mówię, bardzo fajnie mi się to wszystko czytało. Są też czasami statystyki, które może, nie wiem, polepszyć naszą postać w trakcie gry w Dungeon Dragons, jeśli właśnie zrobimy sobie daną potrawę, oczywiście nie tą w grze, tylko nas samych jako graczy. Więc jest to nie mniej, nie więcej, tylko po prostu zwykła książka kucharska, która zawiera odnośniki do świata Dungeon Dragons, polane to wszystko oczywiście sosem pewnej nerdowości. No przyjemne, no na pewno taka książka kucharska, których kilka mam, będzie ozdobą mojej kolekcji, z której bardzo chętnie chciałbym zrobić kilka przepisów, bo parę wpadło mi w oko. Są też napitki, trunki, o, takie rzeczy. I desery też. Co mi się wydaje warte w tym momencie napomknięcia jest to, że kto nabył sobie bilet na Wawagra, dokładnie ten bilet w wersji VIP-owskiej, to właśnie taką książkę dostanie razem z tym biletem, jak również inne fantastyczne rzeczy, gry planszowe i całą masę dobra, którą do tego biletu dodajemy. Przypominam, że zostały jeszcze tylko dwa takie bilety VIP-owskie, więc może akurat się skusicie. Udało mi się dotrzeć do paczkomatu, dzięki czemu będę mógł wam opowiedzieć o nosaczach grafobularnych, czyli grze prostej, szybkiej, która generuje nam świat właśnie w tym świecie nosaczy wymyślonych przez autora gry. I ci ludzie też będą na Wawagra i będą prowadzili pokazowe sesje u siebie na stoisku, więc jak będziecie chętni zobaczyć ten system i zobaczyć ciekawy event, to serdecznie na Wawagra 30 listopada i 1 grudnia między innymi dlatego zapraszam. No ale idziemy sobie do samej rozgrywki. Tak jak rzeczywiście powiedzieli, rzeczywiście jest to prawda, że na jednej stronie mieści się instrukcja, która specjalnie jakaś skomplikowana nie jest. Sama gra od samego początku polega na tym, że musimy sobie wygenerować naszą przygodę. Więc mamy naszą przygodę, tu jest więcej kart, mamy na kartę poszlaki, miejsca i zagrożenia, które będziemy musieli zwalczyć. Rzucamy sobie kosteczkami, a dokładnie robi to mistrz gry, albo gracz, jak im pozwoli, no i będziemy sobie generować pewną sytuację. Ta pewna sytuacja będzie odwiedzana przez naszych bohateraczy, czyli mamy kilka typów postaci, które to typy postaci opisane dokładnie są w tej nieco większej instrukcji, w której dowiadujemy się już coś więcej o świecie przedstawionym, tym, co może się w nim stać, jakie są zagrożenia, niebezpieczeństwa, jak je zwalczać, ponieważ będziemy do każdej z naszych postaci, będziemy mieli również takie karty wiedzy bohatera o świecie, dzięki czemu pewne przeciwności będzie łatwiej nam pokonać. Jeśli w którymkolwiek momencie mistrzowi gry zabraknie pomysłów, no to ma taki ekran, za którym może się schronić, ale również, tylko nie żeby uciec przed sesją, ale również będzie mógł dzięki kostkom generować to, co może w danym momencie, w danej sytuacji się stać. Tak więc rzeczywiście, no, wygląda to na system, który jest prosty, autorski, co też jest warte zaznaczenia i taki, że jak ktoś się zatnie, czy prowadzący, czy gracze, to ten system pomoże nam w to wszystko wniknąć. Na pewno dla tych, którzy dopiero zaczynają, na pewno ciekawa rzecz dla młodszych graczy. No i cóż, pewnie za jakiś czas sprawdzę, jak w to wszystko się gra. Na razie od taka paczuszka w nosacze, gra fabularna, gra na jedną godzinę. Myślę, że dla tych, którzy chcą zacząć RPG, jest to też ciekawy pomysł, szczególnie jeśli macie do grania dzieci obok. I w ten sposób szczęśliwie dobiliśmy do brzegu. Brzeg to właściwie dobra rzecz, biorąc pod uwagę, że pierwsza gra, którą wam dzisiaj pokażę w Cebula Cornerze, będzie to właśnie tytuł, który będzie no, poniekąd o wodzie traktował. Tak więc jedziemy sobie do gry o ryszalk, którą możecie sobie nabyć w sklepie Jaskinia Graczy. Ja nie wiem, czy oni się tam nie rypnęli w tym sklepie, ale dobra. Za 69 zł w sklepie Jaskinia Graczy macie grę pod tytułem o ryszalk, w którą jakiś czas temu z Markiem grałem na streamie, nawet wyjątkowo udało
udało mi się Marka pokonać i jest to tytuł, w którym będziemy wcielali się w osoby, które szukają nowego miejsca, wyspy do zamieszkania dla tych, którzy mieszkali na Atlantydzie, no bo ci wiedzą, że im za chwilę ta ich cywilizacja zostanie pochłonięta przez wodę. Oryszalk, jaskinia graczy, 69 zł. Kolejny tytuł w sklepie Ale Planszówki jest to tytuł Demeter. Demeter, czyli od taka wykreślanka, gdzie tym razem udajemy się w gwiazdy po to, żeby badać dinozaury. No, nie wszyscy po to, tam dzisiaj mieliśmy taką grę Seti, po to udają się w gwiazdy, a tu bardzo proszę, może nie ma co skamieniałości na Ziemi szukać, tylko w gwiazdy ruszyć w poszukiwanie dinozaurów. Następny tytuł w Empiku za 49,88 Santiago, ale z tego co widzę, to chyba nie jest to ta wersja, która zawiera wariant dla dwóch graczy. To będziecie musieli sobie ustalić, chociaż nie, liczba graczy dwóch i więcej, czyli po prostu okładka jest starszej wersji gry. No więc mamy Santiago za 49,88, gra, w której będziemy kładli od takie patyczki, wytyczając miejsca, żeby nam rosło jak najlepiej pole. Santiago, gra o dostarczaniu wody, żeby nam roślinki rosły. No i ostatnia gra, którą mam dla Was dzisiaj w sklepie Księgralnia, Wszystko gra i czyta. Gra, która mi aktualnie uciekła. O, nie uciekła. Jest to gra pod tytułem Dice Throne, sezon pierwszy. Mnich kontra paladyn, czyli klasyczna taka nawalanka, w której ktoś ma życie, Wy macie życie, gracie karty, ulepszacie swoje zdolności, rzucacie kostkami i po prostu będziecie się nawalać, wyprowadzając kombinację ciosów albo blokując ciosy przeciwnika. Kto kogo uwali jako pierwszy, ten gracz nieuwalony zostanie zwycięzcą. Tak więc takie oto cudowności Wam dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i jutro czekacie na materiał o bardzo fajnych grach typu Area Control. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się w najbliższym odcinku na kanale, czyli jutro, w poniedziałek na Master of Orion, w środę na recenzję, w czwartek na streamie z trupów, co tam będziecie chcieli. The Walking Dead w sensie. O, to tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Pa! Jeśli podobał Ci się ten lub inne moje materiały, rozważ zostanie patronem kanału Game Troll TV. Specjalne streamy, spotkania, dedykowana grupa i wiele więcej. Zapraszam.